Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam Was w kolejnym odcinku z Farm Managera 2021. Dzisiaj będę chciał oczywiście dalej rozwijać swoje gospodarstwo, bo nie można tutaj w żadnym wypadku spocząć na laurach. Jak widzicie, jeszcze zostało tutaj trochę śniegu, mimo iż nadeszła wiosna, ale podejrzewam, że on zaraz tutaj... stopnieje. Więc tak, co ja dzisiaj będę chciał robić, bo jest w sumie całkiem sporo rzeczy i być może zacznę od rozpoczęcia hodowli ryb, gdyż co ciekawe, w tej grze oprócz, wiecie, takich standardowych gatunków jak krowy, jak kury, kozy czy też owce, możemy również hodować ryby. I co ciekawe, zobaczcie, tutaj jest cena za mięso pstrąga, w sensie cena rośnie, więc dobrym momentem jest teraz rozpoczęcie hodowli właśnie tego pstrąga. Czyli tak, muszę kupić odpowiedni budynek. Farma ryb kosztuje 8000 i możemy dwa gatunki ryb hodować. Co do lokacji, to wydaje mi się, że w tym miejscu chyba wybuduję w przyszłości zagrody, jakbym chciał mieć więcej krów, czy też owiec, bądź też kur. Czyli ryby niech będą może gdzieś tutaj. Chyba to będzie dobra miejscówka, czyli jedna farma i cyk, druga farma. Dwie mi chyba wystarczą. Zaraz trzeba będzie ogarnąć pracowników, trzeba będzie kupić ryby. Więc poczekam chwilkę, aż farmy zostaną wybudowane i znowu zaczął padać śnieg. Ej, czekajcie, bo coś mi pracowników brakuje. Chyba zaraz będzie tutaj coraz więcej pracowników się pojawiać. W sensie tych sezonowych, więc problemy z niedoborem pracowników raczej są chwilowe. Dobra, czyli jeszcze muszę tutaj wybudować drogę. I postawić słup z elektrycznością. Czekajcie. Dobra, ogarnięte. To teraz. Trzeba jednego pracownika na każdej farmie. Czy ja mam jeszcze miejsce w ogóle na pracowników stałych, czy... Nie, dobra, wszyscy są chyba zatrudnieni. Chyba wszyscy zostali zatrudnieni, więc może... Zobaczę, tutaj dwóch pracowników pracuje na polach. Tutaj tylko jeden, większość już pracuje albo w fabryce, albo w... Albo przy zwierzętach. Kurczę, chyba muszę wybudować jeszcze jeden budynek dla pracowników stałych. No dobra, na szczęście mnie stać, bo no teraz już nie ma, ale widziałem, że miałem ponad 1 000 000 na koncie po zimie, więc nieźle mi tutaj idzie. Przyznaję, że całkiem nieźle mi tutaj idzie rozwój gospodarki. A, czekajcie, bo chyba mam już przepełniony magazyn, więc sprzedałbym co nieco. Czyli jajka, tam wełna, o, też cena za jajka strusie. Było widać tutaj, że wzrosła i... Spoko. Ser, papryka. Co tutaj jeszcze sprzedać? Mleka na razie nie będę sprzedawać. Dobra, jest. Teraz już powinno być miejsce w magazynie, bo się pojawiły już tutaj ikonki. Czyli tak, budynek dla pracowników. Wiecie co, ja chyba wybuduję dwa budynki. Jeden budynek dla pracowników stałych. Już kurde, czwarty. I chyba wybuduję jeszcze jeden budynek dla pracowników sezonowych. No już jak ma się taką rozbudowaną gospodarkę, całkiem rozbudowaną gospodarkę jak ja, no to tych pracowników jednak trzeba mieć dosyć sporo. Ej, czekajcie, bo mi tutaj dalej pokazuje magazyn, że coś tutaj jest nie tak. O co chodzi? Brak magazynu, mała szopa. Aha, nie ma miejsca na obornik. Dobra, to czaję. Po prostu mam za dużo obornika. To wiecie co, może ja zmienię to w ten sposób. Czekajcie. Zaraz ogarnę te ryby, tylko wybuduję jeszcze jedno składowisko obornika. I może niech będzie gdzieś tutaj.
ogarnięte. Budynki wybudowane. To teraz jeszcze tylko ustawię pracowników sezonowych. Dobra, i mogę teraz zatrudnić jakichś pracowników, którzy są dobrzy. Dobrzy, jeżeli chodzi o zwierzęta, czyli proszę bardzo, Kinga jest całkiem dobra, więc ją zatrudnię. I jest jeszcze ktoś? Tu ktoś był. Jest jeszcze Izabela, ale ona... Czekajcie, chyba że... Dobra, niech będzie Izabela, po prostu zwiększę jej poziom. Czyli... Czekajcie. Kinga, Tyszkiewicz i Izabela. Czy mogę bezpośrednio... Nie, chwila. Czy mogę bezpośrednio jej ten poziom podnieść stąd? Mogę, dobra, czyli tutaj na maksimum. I tutaj też podnoszę poziom umiejętności. I chyba dzisiaj tak zrobię, wiecie co? Może w dalszej części odcinka, że ogarnę wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o poziom ich umiejętności. No, to wreszcie mogę rozpocząć hodowlę ryb. Czyli mamy do wyboru karpia oraz pstrąga. I możemy ich tutaj mieć aż 50. Wow. No to dobra, to ja kupię maksymalną ilość, czyli 50 pstrągów. I z ryb produkowane jest po prostu mięso, które możemy albo bezpośrednio sprzedawać, albo możemy też je mrozić i następnie sprzedawać, ale do tego trzeba wybudować budynek właśnie do tego służący. Jest dosyć drogi, ale kto wie, czy dzisiaj tego nie zrobię, tak szczerze mówiąc. W sumie się zobaczy. Dobra, no to ryby już tutaj są ogarnięte. Wezmę sobie, żeby śledzić, ile już mam tego mięsa. No. I proszę bardzo. Ej, co jest? Co to jest za ikonka w ogóle? Nie wybrano pożywienia. A, dobra, pożywienia nie wybrałem. To czekajcie. Ja na pewno mam kukurydzę. Na pewno mam soję. I chyba mam trochę sorgo. W sensie w magazynie. Zobaczmy, co ja tu mam. Mam trochę sorgo. Dobra, niech będzie. Nie wybrałem pożywienia i już chciałem, wiecie, żeby produkcja tutaj szła. O, teraz jest ogarnięte. No to ryby sobie tutaj pływają, od czasu do czasu nawet chyba skaczą. Z tego co widać. Kurde, jakieś duże te pstrągi. No to teraz czekam, aż będę mieć mięso i w międzyczasie zajmę się czymś innym. Jak na przykład. Chyba wybuduję sobie, wiecie co? Może bym sobie wybudował gdzieś garaż. Bo garaż sprawia, że maszyny mają większą wytrzymałość i spoko by było w garażu po prostu trzymać jakiś ciągnik na przykład. Tylko no właśnie, u mnie to już jest tyle miejsca zajętego, że nie mam za bardzo gdzie takiego garażu nawet wybudować. Chyba że tu. Dobra, niech będzie. O ile mi się tutaj zmieści. Czyli czekajcie, gdzie jest ten garaż? Aha, dobra, nie zmieści mi się tutaj, czyli w tym miejscu to nie. Daleki zasięg ma taki garaż? Całkiem daleki. Dobra, wiecie co? Wiem, jak to zrobimy, bo ja bym wolał, żeby ten garaż gdzieś tutaj był wybudowany, czyli on się zmieści w ten sposób. Zmieści, ale muszę najpierw zburzyć parking. Czyli muszę przeparkować maszyny, które tu mam. Tylko też za bardzo nie ma miejsca gdzie. Kurde, no nie ma miejsca nawet tego przeparkować, wiecie co? Dobra, to wybuduję jeszcze jeden parking bliżej sadu. No masakra, jak już się ma tak dużo maszyn. To samo miejsce do stawiania, samo miejsce do ich parkowania potrafi być problemem. Dobra, czekajcie, usunę. Ej, co jest? Aha, dobra, bo jakieś maszyny pracują teraz w polu. To poczekam, aż się zakończy praca i może wtedy. Wtedy będę mógł sprzedać ten parking.
Dobra, jeszcze musi tutaj wrócić kultywator. No i jest. No dawaj szybciej, czemu nie mogę go przeparkować? Już został... Aha, bo już został zabrany do jakiejś innej pracy. Okej, okay, no to sobie poczekam. W międzyczasie, co ja miałem zrobić? Miałem zwiększyć poziom pracowników, więc zobaczmy. Tutaj nie było maksymalnego poziomu. Tutaj też. No wiadomo, to oczywiście kosztuje, ale sprawia, że są ci pracownicy... Sprawia to, że produkcja zwierząt jest wydajniejsza, co na dłuższą metę oczywiście przekłada się na większy zysk. Dlatego na szybko ogarnę pracowników, bo niektórzy to wiecie, jak ich zatrudniłem na samym początku tu rozgrywki, tak zasadniczo nie podnosiłem im poziomu umiejętności. Ale teraz już całkiem nieźle mi idzie, jeżeli chodzi o zarobek i już teraz moja sytuacja finansowa, że tak ją nazwę, jest stabilna, więc mogę sobie tutaj ogarnąć wszystkich pracowników. Jeżeli chodzi o ich umiejętności. O, chwilkę, bo tutaj brakuje truskawek, ale chyba miałem czarną porzeczkę w magazynie. I brakuje pracownika jeszcze jednego, ej. Zapomniałem o tym. No ale na szczęście wybudowałem nowy budynek dla pracowników, więc zaraz będę mógł jeszcze jednego dodatkowego zatrudnić. Takiego, który jest dobry w przetwórstwie. O, Helena jest dobra, tylko nie mogę jej zatrudnić. Czemu nie mogę jej zatrudnić? Aha, osiągnięto limit pracowników. Możesz go zwiększyć przez szkolenie. O kurde. Zapomniałem, że jest tutaj coś takiego jak limit pracowników. Ej, masakra. Ale to się liczy, że stałych czy sezonowych? Czekajcie, no to mamy problem, Houston. Bo szkolenie pracowników to jest... Gdzie jest to szkolenie? Chyba gdzieś tu na końcu było. Jest tutaj. Pozwala zatrudnić do 150 pracowników. Czas trwania to 7 dni. I ja tego wcześniej nie zrobiłem. No nie sądziłem, że tak szybko tych pracowników będę mieć aż tyle po prostu. Kurde. A mam teraz szkolenie roczna szkoła rolnicza, która trwać jeszcze będzie no dosyć długo. Więc trochę lipa, kurczę. Trochę lipa. Dobra, ale to nie jest sytuacja jakaś bez wyjścia. To nie jest sytuacja bez wyjścia. Czekajcie. Czemu mi tutaj pokazuje, że mam za mało pracowników? Dobra. No to lipa trochę z tymi pracownikami. Przyznaję, tutaj trochę zlamiłem, że nie ogarnąłem sytuacji. No to cóż, to będę musiał poczekać, aż zakończy się szkolenie roczna szkoła rolnicza. I wtedy mi tu pracownicy ogarną. O, chwilkę, bo tutaj mogę przeparkować kultywator. Więc skorzystam z okazji. I czekajcie. Cyk, sprzedane. I wreszcie mogę wybudować garaż. I w tym garażu będę chciał umieścić ciągniki najprawdopodobniej. Bo to one są, wiecie, cały czas używane z innymi maszynami. Trochę już mam, jak widzicie, tego mięsa z pstrąga, więc zobaczmy, miałem tam prawie 1000, zobaczmy ile za to dostanę. 3000, no to tak średnio, co nie? Więc, może wybuduję jeszcze jeden budynek. Czyli właśnie fabryka mrożonek. 400 tysięcy i możemy tutaj mrozić, z tego co widzę, maliny, marchewki, szpinak, pstrąga oraz karpia. A dobra, wybuduję sobie. Na szczęście mnie stać. Gdzie tutaj jest wjazd? A, z tej strony, czyli niech to będzie może gdzieś tutaj.
No tylko nie mam za bardzo pracowników, których mógłbym tu zatrudnić, więc zwolnię jednego pracownika z przetwórni owoców, bo generalnie to nie jest coś, gdzie to nie jest miejsce, w którym chciałbym, by ta praca jakoś, w którym zależałoby mi, że ci pracownicy, że ta produkcja szłaby jakoś mega szybko. Wolę jakiegoś pracownika wsadzić do fabryki mrożonek i być może też tak zrobię w przetwórni mleka, że zwolnię jednego pracownika stąd, by mieć kogokolwiek do zatrudnienia w fabryce mrożonek. No i budowa zakończona. To teraz, tutaj zwolnię jednego pracownika i tutaj również jednego. Czemu nie mogę zatrudnić tych, co zwolniłem? Przecież oni powinni być dostępni. Nawet specjalnie wstrzymałem upływ czasu, żeby nie było sytuacji, że oni zaraz się zajmą czymś innym. Co jest? Dobra, to czekajcie. Najpierw sobie wybiorę... nie tylko mogę mrozić... tylko mogę mrozić to, co wcześniej wspomniałem. Pomyliłem się. Czyli tak, mięso z pstrąga. Niech będzie tutaj mrożone. No tylko, że tych pracowników nie mogę zatrudnić. Czemu ja ich nie mogę zatrudnić? Chyba, że oni byli zmęczeni i teraz odpoczywają po prostu. Czyli Paweł. Czemu Pawła nie mogę... tutaj przypisać? O co tu chodzi? Aha, bo ten budynek nie jest w zasięgu budynku pracowniczego. No to jest chyba jakiś hit. Teraz o sobie chyba żartujecie. Ale mnie wkurza ten zasięg działania ograniczony w tej grze. Bo w tym budynku jest Paweł i chyba... Nie, no nie wiem, o co tu chodzi. Zrobimy inaczej. Czy ja powiedziałem... Czy ja go nazwałem Paweł? To jest Olaf. Jak ja spojrzałem, że ja go nazwałem... A nie, dobra, bo był i Olaf, i Paweł. Myślałem, że wcześniej spojrzałem na Pawła i nazwałem go Olafem. Nieważne, no to zwolnię ich i zrobię to w ten sposób. Nie wiem, czemu nie mogłem z nich skorzystać, ale okej. Antoni jest dobry w przetwórstwie, chyba że jest ktoś jeszcze lepszy. Nie ma, no to niech będzie Antoni. I czemu mogłem tylko jednego pracownika zatrudnić, skoro zwolniłem dwóch? Coś się w tej grze, kurczę, dzieje. Dobra, tu jest jakaś Antonina jeszcze. To ją też zwolnię. Dobra, ogarnięte wreszcie. W tej grze się czasami naprawdę idzie tak trochę zamotać w tym, co się robi. Dobra, jest. To teraz czekam, aż będę mieć mrożone mięso pstrąga i dopiero wtedy sprzedam. A propos sprzedaży. Już trochę tutaj towarów jest. Może tutaj zmienię produkcję na... A no właśnie, zobaczmy na co. Bo jest nowy rok, więc... ceny za niektóre produkty pewnie się trochę mogły zmienić. Czyli cena za masło, jak widzicie, spada. Cena za ser krowi biały, no jakoś się tam utrzymuje. Za ser żółty zaczyna spadać. Ser owczy jakoś się utrzymuje i cena za ser kozi wzrasta, ale też teoretycznie trochę spada. Dobra, to zmienię produkcję na ser kozi. Czyli to będzie ten. A co do moich upraw, to zastanawiam się, czy ja chcę tutaj coś zmieniać na polach. Chyba tak średnio, na razie to co mam, to mi odpowiada. Tylko co chwilę mi brakuje pracowników i ciągników. Ciągniki to cały czas coś tam jeżdżą i robią, no bo to jednak wiosna, to mają najwięcej roboty.
sumie. Może, czekajcie, może jedną rzecz zrobię, bo teraz i tak czekam, aż zostanie ogarnięta tutaj praca na polach, aż będę mieć trochę więcej mrożonek. To w międzyczasie może ogarnę coś, czego nigdy nie robiłem, czyli kupię może trochę dekoracji na moją gospodarkę, bo zobaczcie, mamy tutaj kategorię dekoracje, gdzie jest drzewo, gdzie są jakieś tam skrzynki z kwiatami, płotki i tak dalej. I co ciekawe, jak klikniemy sobie na jakiegoś randomowego pracownika, to jest zadowolenie. Bonus zadowolenia wpływa na wielkość zbiorów produkcji zwierzęcej oraz produkcji w fabrykach. I chyba możemy na to zadowolenie wpłynąć za pomocą stawiania dekoracji. Tylko gdzieś to się wcześniej dało sprawdzać i teraz nie pamiętam gdzie. Kurde, gdzie to się dawało sprawdzać? Bo gdzieś to widziałem wcześniej, chyba że coś w aktualizacjach się zmieniło. Chwilka, lista pracowników, przegląd. Ej, ale serio było kiedyś coś takiego. Zadowolenie pracownika, na zadowolenie pracownika wpływały jakieś tam dekoracje. Dobra, nieważne. Postawmy sobie co nieco. Są, tak widzicie, takie dekoracje dosyć, powiedzmy, dosyć, no, ubogie, bo nie ma tego za dużo. Ale jakby ktoś chciał sobie gdzieniegdzie postawić jakąś skrzynkę z kwiatkami, czy jakby ktoś chciał postawić, o, na przykład gdzieś drzewo na gospodarstwie, na przykład niech będzie tutaj. A nie, nie mieści się, dosyć spore jest to drzewo. Czy jakieś tam płotki, czy o, na przykład ktoś chciałby płotkiem ogrodzić pole, dajmy na to. No to można się pobawić w coś takiego i sprawić, by gospodarka wyglądała tak, jak chcemy, żeby wyglądała. Ale wiecie, to jest takie, żeby się z tym pobawić. Aż tak dużego efektu wizualnego to nie daje. Przynajmniej na tyle, by mi się chciało w to jakoś bawić, więc ja tam sobie daruję. Czekajcie, czemu mi co chwilę pokazuje, że nie mam pracowników? Naprawdę wszyscy są zajęci? Kurde, no wiosną to jest jednak tyle roboty. Mogłem to szkolenie wcześniej ukończyć, ale nie pomyślałem. Kurde. No szkoda, szkoda. Jak tam idzie produkcja mrożonek? Jakoś idzie, dosyć powoli. No cóż, więcej pracowników nie mam. Chyba że tutaj kogoś zwolnię, bo tutaj cały czas, wiecie co? Chyba na razie daruję sobie produkcję nasion, więc wezmę Tymoteusza i Eryka, zwolnię stąd i zatrudnię ich tu. No i nie ma ich tutaj dostępnych. Dlaczego? Ja chyba czegoś nie rozumiem w tej grze. Czy oni muszą wrócić do tego domku tu? Do domku pracowniczego i tam, nie wiem, odpocząć, żebym mógł ich tu zatrudnić, czy co? Nie wiem, dobra, to zrobimy to tak, jak zrobiłem poprzednim razem, czyli ich zwolnię. I zatrudnię kogoś na ich miejsce. By trochę mi szybciej szła robota w fabryce mrożonek. Dobra, zrobione. A tu dalej mam niedobór pracowników. Kurczę. Ale w sumie nie mam ich tutaj nawet maksymalnej ilości w tych budynkach dla pracowników sezonowych. No ale pewnie to też wiąże się z tym limitem. No mogłem ukończyć to szkolenie, ale nie spodziewałem się, że aż tak szybko będę potrzebować pracowników. Czyli co? No muszę teraz czekać, aż zostanie robota na polach ogarnięta. I mam nadzieję, że zostanie ogarnięta. W sensie taka robota, która musi zostać skończona tak jakby przed latem. Bo w lato będzie jeszcze gorzej, w sensie zbiory. A tutaj szkolenie kończy się za 186 dni. Czyli ono się na dobrą sprawę zakończy jakoś dopiero jesienią. Kurde. Nie wiem, czy nie zrobię w stylu, bo wiecie, teraz patrząc na to, jaką ja mam gospodarkę, no to tak lipa nie mieć pracowników. Nie wiem, czy ja sobie po prostu nie przyspieszę poza odcinkiem, czy sobie w ten sposób nie przyspieszę upływu czasu.
i za bardzo nie będę tutaj nic robić, jeżeli się jakoś nie będziemy angażować jedynie poza sprzedażą towarów, jakie mamy, to mimo płacenia opłat, nawet jeżeli ja teraz nie robiłbym przez rok absolutnie nic, to i tak nie powinienem zbankrutować. I nie wiem, czy po prostu sobie nie przeczekam, aż skończy się to szkolenie, bo bez większej liczby pracowników dalsza rozgrywka za bardzo tutaj nie ma sensu. Więc kto wie, czy nie zrobię tego w ten sposób, że sobie przeczekam i tak jak w następnym odcinku powinno być lato, tak być może w następnym odcinku ponownie będzie wiosna albo jesień. Może od razu... Nie. Może poczekam, aż będzie po prostu znowu późna wiosna, bo teraz jest 7 maja. To poczekam rok w tej grze, nic nie robiąc i w następnym odcinku zobaczymy się również, może jakoś w maju, ale już w roku 2024. Bo przyznaję się, to jest moja wina, że nie ogarnąłem wcześniej tego szkolenia. Ale zanim to jeszcze sobie sprzedam trochę towarów. O, między innymi trochę trawy, bo jest jej bardzo, bardzo dużo. I zobaczmy, ile dostanę za mrożonki. Ej, widzicie? Jaka to jest różnica w cenie? Wcześniej miałem ponad 900 po prostu mięsa z Stronga. I to tam było chyba ponad 3000 ceny, mi się wydaje. A tutaj mam 850 mrożonego pstrąga i to już jest 41 tysięcy. A jeden mrożony pstrąg to dwa... Nie, inaczej. W tej fabryce jest takie wytwarzanie, że... 50 mrożonego pstrąga jest robiony ze 100 mięsa pstrąga. No to i tak to jest mega opłacalne. Kurde, dobry deal. Dobry deal na mrożenie tego pstrąga. Znacznie bardziej się opłaca niż bezpośrednio sprzedawać mięso. No z tym, że wiecie, na początku trzeba się wykosztować trochę, by kupić sobie fabrykę mrożonek, która, no cóż, do najtańszych nie należy. Okej, czyli tak, wydaje mi się, że... A, chwila, bo kupiłem garaż, a nawet nie zaparkowałem żadnego ciągnika w tym garażu, bo cały czas ciągniki coś tam robiły na polu i nie było za bardzo kiedy. Tutaj jeszcze jeden robi na polu, drugi stoi, ale nie mogę go przeparkować, czyli chyba idzie do niego jakiś pracownik, by z niego skorzystać. A tutaj jest jeszcze jeden, to go przeparkuję. Cyk. No i zostało tutaj miejsce dla jeszcze jednego. I być może będzie to ten niebieski, który teraz, o, jedzie sobie po drodze. Zaraz zostanie zaparkowany. Chwila. No i proszę bardzo, do garażu. Okej, no to co? Myślę, że chyba na dzisiaj to będzie wszystko. Być może zrobię ten plan, o którym wspomniałem, czyli poczekam, aż zakończy się to szkolenie, bo granie bez tych pracowników, no to najbliższe miesiące będą na moim gospodarstwie dosyć trudne z racji po prostu braku rąk do pracy. Więc wykonanie tamtego szkolenia jest niestety konieczne. Tak więc, jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć.